Jako rektor tego sanktuarium, Matki Bożej Łaskawej, strażniczki patronki Warszawy i strażniczki Polski, pragnę serdecznie powitać wszystkich tutaj zgromadzonych na tej pod każdym względem wyjątkowej Eucharystii, w czasie której przede wszystkim dziękujemy Bogu za cud nad Wisłą. Dziękujemy setną rocznicę tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszymy się niezmiernie, że dane nam jest dokonanie poświęcenia buławy hetmańskiej ufundowanej Matce Bożej Łaskawej przez jej czcicieli, a nawet dane nam jest uhonorować nią patronkę Warszawy i strażniczkę Polski. A to wszystko dzięki dostojnym gościom, których chcę teraz przedstawić. Witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. I serdecznie dziękuję za przybycie i przyjęcie naszego zaproszenia. Witam serdecznie generała dywizji pana Andrzeja Rełdowicza, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, który reprezentuje zwierzchnika sił zbrojnych pana prezydenta Andrzeja Dudę i w jego imieniu uhonoruje Matkę Bożą Łaskawą hetmańską buławą. Witam ojca Tomasza Ortmana, prowincjała prowincji Wielkopolskiej Towarzystwa Jezusowego. Witam księdza prałata Zbigniewa Krasa, kapelana pana prezydenta Andrzeja Dudy. Witam braci, wszystkich braci w kapłaństwie i współbraci jezuitów. Witam też księży Andrzeja Cyprysia i księdza Mariusza Mikę, współzałożycieli Fundacji Jednego Serca, Jednego Ducha. Witam dwa poczty sztandarowe Akcji Katolickiej, Krajowej i Archidiecezji Warszawskiej. Witam panią Urszulę Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Witam panią Bogumiłę Kania-Łącką, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Witam panią Elżbietę Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Witam również reprezentację rycerzy Jana Pawła II z bratem generałem Krzysztofem Wąsowskim. Witam wojowników Maryi, żołnierzy Chrystusa, Bractwa Świętego Józefa, Męskiego Różańca Warszawa, Bractwa Przed Burzą, Plutonów Różańcowych, członków Mężczyzn Świętego Józefa i Krucjaty Młodych. I witam wszystkich fundatorów i czcicieli Matki Bożej Łaskawej i fundatorów również buławy i tego wydarzenia. Witam też wszystkich muzyków z panami Hubertem Kowalskim i Leopoldem Twardowskim na czele. Witam też i serdecznie dziękuję przy okazji panu Janowi Budziaszkowi, który prowadził, animował naszą modlitwę podczas procesji. Na początku, jeszcze tak w ramach tych właśnie powitań i ogłoszeń, chciałbym prosić o zachowanie wszelkich właśnie środków bezpieczeństwa i pragnę ogłosić ważne rzeczy dotyczące Komunii Świętej, która niebawem nastąpi. Otóż w naszym sanktuarium nalegamy bardzo, aby przyjmować Komunię Świętą na rękę. Niemniej jednak, jeżeli byłyby osoby, które miałyby kłopot z tym sposobem przyjęcia Pana Jezusa, w kaplicy adoracji obok jeden specjalnie wyznaczony ksiądz udzieli tym osobom Komunii Świętej. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które uczestniczą w Eucharystii poza sanktuarium, poprzez telebim, będzie Komunia Święta udzielana również tam, również prosimy o przyjęcie Komunii Świętej na rękę, ale gdyby znowu były osoby, które nie mogą w ten sposób przyjąć Pana Jezusa, niech się udadzą do katedry i tam właśnie w katedrze zostanie udzielona Komunia Święta do ust. Pierwsza niebo-ziemna pokazuje nam drogę poprzez
istnieje ktoś, kto rozumie nasze troski i nasze bóle, bo jedynym człowiekiem najczęściej, który to rozumie, jest Matka. Właśnie Maryja jest tą, która opieką duchową otacza całą ludzkość i każdego człowieka z osobą. Thank you.
Czytanie z Księgi Judyty. W owych dniach Judyta donośnym głosem zawołała: Wysławiajcie Boga, wysławiajcie! Wysławiajcie Go, ponieważ nie oddalił miłosierdzia swego od domu Izraela, ale tej nocy moją ręką pokonał nieprzyjaciół. I zadziwił się bardzo cały naród i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu i wołał jednogłośnie: Bądź uwielbiony Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu. A Ozjasz powiedział do niej: Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się, aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. A cały naród odpowiedział: Niech tak będzie, niech tak będzie. Oto Słowo Boże. Sprawiedliwym berło Twego Królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złoto głów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla. Za nią prowadzą do ciebie dziewice jej druhny. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana, apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty, ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący z nieba. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Niech będą dzięki. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przemawiał do tłumu, jakaś kobieta głośno zawołała do Niego. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Oto słowo Pańskie. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, czcigodny ojcze prowincjale, szanowny panie generale, pełnomocniku industria personae pana prezydenta Andrzeja Dudy, współbracia w kapłaństwie z przewielebnym księdzem prałatem Zbigniewem Krasem, kapelanem prezydenta na czele oraz wszyscy zacni goście, uwzględniając ich urzędy oraz godności. Członkowie wielkiej rodziny zakonnej, żeńskiej oraz męskiej, według własnych charyzmatów. Drodzy słuchacze i czciciele Matki Bożej. 2 lipca 1920 roku głównodowodzący frontu zachodniego Michał Tuchaczewski
wydał słynny rozkaz, nakazując podległym mu siłom energiczny atak na zachód. Bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej, nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz Armia Drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym na zachód. Polacy więc jako naród kontrrewolucyjny mieli zostać zgodnie z wyrokami naukowo odkrytych praw dziejowych, starci z powierzchni ziemi. Bolszewicy palili się do tego zadania. W odezwie przyjętej w lipcu 1920 roku na II Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej napisano: bracia czerwonoarmiści, wiedzcie, że wasza walka z jaśnie panami polskimi jest wojną najbardziej sprawiedliwą, jaką kiedykolwiek znała historia. Wy walczycie nie tylko za sprawę Rosji sowieckiej, lecz i za sprawę całej ludzkości pracującej. Ów zapał rewolucyjny zderzył się w starciu z kunsztem taktycznym królowej Polski, którą Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku ogłosił we Lwowie hetmanką, patronką wojska obojga narodów. Jak zwykle wszystko wydarzyło się zgodnie ze Słowem Bożym, opisującym znaczenie wniebowzięcia. W 12 rozdziale Apokalipsy, odzwierciedlonej w naszym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na warszawskiej Starówce, dowiadujemy się, że na niebie ukazał się wielki znak, niewiasta, obleczone w słońce, której mimo nadludzkich wysiłków smok diabelski nie przemógł, czyli nie pokonał. 12 rozdział Apokalipsy, na motywach którego ozdobiono nasze sanktuarium, wyjaśnia misterium wniebowzięcia. W całej rozciągłości potwierdza to egzegeza 12 rozdziału Apokalipsy. Chodzi w Biblii o postać kobiecą, o córę Syjonu, personifikację ludu Bożego. Maryja w Nowym Testamencie to niewiasta, obleczona w słońce, będąca prawzorem Kościoła, wiecznego i niezniszczalnego. Niewiasta Syjon, która reprezentuje teraz Kościół, musi znieść wiele cierpień i prześladowań. Ostoi się jednak wobec próby, a na koniec odniesie zwycięstwo jako oblubienica baranka. Niewiasta Apokalipsy nie stoi na ziemi. Niewiasta Apokalipsy to postać niebiańska, obleczona w słońce, zaś księżyc znajduje się pod jej stopami, zaś na jej głowie wieniec gwiazd 12. Promieniuje pełnią blasku, czy też piękna. Czyni to jednak nie własnym światłem, lecz chwałą Bożą. Jest ona przeobleczona chwałą Jahwe. Księżyc ukazany w Apokalipsie pod stopami niewiasty oznacza, że jej została poddana cała historia ludzka. Mówiąc inaczej, Kościół wieczny, ciało Chrystusa, panuje nad zmiennością czasu i nad wszystkimi przewrotami historii. Boskie światło, które wszystko oświetla, najlepiej się odbija w niewieście Syjon. Niewiastom obleczoną w słońce, jak mówi prymazjusz, jeden z ojców Kościoła, jest Kościół obleczony w Chrystusa. Dlatego jest ona pulchra ut luna, czyli piękna jak księżyc, ale jednocześnie groźna jak zbrojne zastępy.
Według listu do 7 kościołów z Księgi Apokalipsy uczniowie Chrystusa uczestniczą we władzy zmartwychwstałego. Dowodzi tego ciąg dalszy Apokalipsy. Czas po pokonaniu diabła mocą Bożą będzie nie tylko czasem władzy jego pomazańca, ale również czasem zwycięstwa braci. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swego świadectwa. Jak zatem doszło do zwycięstwa w 1920 roku? 7 lipca 1920 roku polscy biskupi zwrócili się ze specjalnym listem do episkopatów całego Kościoła Powszechnego z prośbą o modlitwę o ocalenie Polski. Osobny list został skierowany tego samego dnia do Ojca Świętego Benedykta XV. Ojcze Święty, ojczyzna nasza od 2 lat walczy z wrogiem Krzyża Chrystusowego, z bolszewikami. Odradzająca się Polska, pisali biskupi, wyczerpana 4-letnimi zmaganiami się ościennych państw na jej ziemiach, wyniszczona obecną wojną, zdobywa się na ostateczny wysiłek. Jeśli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu. Nowy potop ją zaleje. Potop mordów, nienawiści, pożogi i bezczeszczenia krzyża. Ojcze Święty, w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za ojczyznę naszą. Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej pomocy murem piersi własnych zasłonili świat przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Następca świętego Piotra odpowiedział na ten apel 5 sierpnia 1920 roku, pisząc, iż obecnie w niebezpieczeństwie jest nie tylko istnienie narodowe Polski, lecz całej Europie grożą okropności nowej wojny. Nie tylko więc miłość do Polski, ale miłość do całej Europy każe nam pragnąć połączenia się z nami wszystkimi wiernych w błaganiu Najwyższego, aby za orędownictwem Najświętszej Dziewicy, opiekunki Polski, zechciał oszczędzić narodowi polskiemu tej ostatecznej klęski oraz by raczył odwrócić nową plagę od wycieńczonej przez upływ krwi Europy. W niedzielę poprzedzającą cud nad Wisłą ze wszystkich kościołów ruszyły w kierunku placu zamkowego rozmodlone procesje. Wieczorem 8 sierpnia przy ołtarzu ustawionym w pobliżu Zamku Królewskiego odprawiono nabożeństwo błagalne przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Przy relikwiach świętego Andrzeja Boboli, wówczas jeszcze błogosławionego, patrona Polski, i błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy, Królestwa Polskiego i Litwy. W modłach polskiego duchowieństwa i ludności uczestniczył także ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Achille Ratti, późniejszy Pius XI. W momencie największego zagrożenia nastąpiła seria wydarzeń, które można uznać za wyraźne znaki działania Bożej opatrzności. Jeszcze we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez polskiego kryptologa, pułkownika Jana Kowalewskiego. Dzięki temu polski sztab na bieżąco otrzymywał z nasłuchu radiowego informacje o planach i ruchach wojsk bolszewickich. 13 sierpnia polscy kryptolodzy przechwycili i odszyfrowali depeszę radiową skierowaną do sztabu bolszewickiej 16 Armii, zawierającą rozkaz uderzenia na Warszawę wraz z informacjami o planach nieprzyjaciela. Tego samego dnia miało miejsce jeszcze bardziej niezwykłe i doniosłe w skutkach wydarzenie.
czasie boju pod Brześciem zginął dowódca pułku ochotniczego imieniem Stefana Batorego, major Wacław Drohojewski. Przy zwłokach poległego bohatera bolszewicy znaleźli mapnik ze szczegółowymi mapami i rozkazami bojowymi. Uznali te dokumenty za dezinformację strony polskiej, chociaż były prawdziwe, i wcale nie kierowali się zawartością podczas planowania operacji. Tym samym porzucili szansę dostosowania swoich działań do rzeczywistej sytuacji na froncie, poważnie zmniejszając swoje szanse. 15 sierpnia żołnierze 203 Kaliskiego Pułku Łanów zdobyli w Ciechanowie sztab i radiostację 4 Armii Bolszewickiej. Dzięki temu rozkaz generała Tuchaczewskiego, polecający temu ugrupowaniu wykonanie taktycznego zwrotu i uderzenie na polską 5. Armię generała Sikorskiego, w ogóle nie został wykonany. W efekcie 4. Armia Bolszewicka w ogóle nie wzięła udziału w bitwie o Warszawę, idąc cały czas w kierunku Dolnej Wisły. Przejęta przez Polaków radiostacja nadawała ciągle przez 2 doby tekst Pisma Świętego w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. Bardzo dobre tłumaczenie. Zakłócając komunikację między bolszewikami, armiami i sztabami. Nastąpiła seria błędów, pomyłek i aktów niesubordynacji w sowieckim dowództwie. Historycy wskazują, że błędy Tuchaczewskiego w planowaniu operacji, dowodzeniu wojskami, niedocenienie przeciwnika, a wreszcie arogancja i buta oraz brak doświadczenia były istotnymi przyczynami klęski wojsk bolszewickich na przedpolu Warszawy w sierpniu 1920 roku. Te zadziwiające błędy nieprzyjaciela poprzedzające jego klęskę nasuwają nieodparcie na myśl słowa z księgi proroka Izajasza. Opracujecie plan, ale będzie udaremniony. Wydacie rozkaz, ale nie nabierze mocy. Albowiem z nami jest Bóg. Ale najbardziej niezwykłe i zadziwiające zdarzenia działy się na polu walki pod Warszawą. Już 13 sierpnia ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej, złożonego głównie z młodzieży akademickiej gimnazjalnej, zapowiedział podczas odprawiania mszy świętej dla żołnierzy: czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale niedługo, bo 15, w dzień naszej królowej, losy odwrócą się w naszą stronę. I rzeczywiście tak się stało. W czasie starcia pod Wólką Radzymińską bolszewicy nagle, bez widocznej przyczyny, zaczęli uciekać z pola walki. Porzucali oddziały i broń i w stanie ciężkiego szoku wpadali w ręce ścigających ich żołnierzy polskich. Relacje jeńców bolszewickich, którzy tego dnia dostali się do niewoli, były jeszcze bardziej niezwykłe. Bolszewicy relacjonowali, że niespodziewanie ujrzeli na ciemnym niebie ogromną, potężną i pełną mocy kobiecą postać, od której biło światło. Nie był to duch ani zjawa. Bolszewicy wyraźnie widzieli świętą postać jako żywą osobę. Wokół jej głowy jaśniała świetlista aureola, a w jednej dłoni coś trzymała, jakby tarczę, od której odbijały się wystrzeliwane w kierunku Polaków pociski, po czym powracały, by eksplodować na pozycjach atakującej armii. Wyraźnie widzieli, jak poły jej szerokiego granatowego płaszcza unosiły się i falowały na wietrze, zasłaniając Warszawę. Grozę zjawiska potęgowała asysta niebiańskiej osoby. Towarzyszyły jej oddziały przerażających, skrzydlatych, konnych rycerzy, zakutych w pobłyskające, mimo ciemności, stalowe zbroje,
pokryte lamparcimi skórami. Utrzymywali bolszewicy, że na niebie ukazała się Matier Bożia, która przyłączyła się do Polaków, aby z nimi walczyć. A co jeszcze ciekawsze, postaci Najświętszej Marii Panny, tak podobnej do wizerunku Matki Bożej Łaskawej, mówili, że trzymała jakieś pręty. Nie widzieli żołnierze polscy, lecz tylko bolszewicy. O objawieniu Matki Bożej Łaskawej na polu bitwy mówił później ksiądz kardynał Kakowski. Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali znowu, że widzieli księdza w kołmrze z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Bożą. Jakże mogli strzelać do Matki Boskiej, która szła przeciw nim? W jednej z najcięższych chwil w historii Polski ujawniło się w pełni działanie Bożej opatrzności. Nie ulega wątpliwości, że to Matka Boża Łaskawa zwyciężyła bolszewickich najeźdźców, którzy w popłochu uciekali z bitewnych pól pod Warszawą. Bitwa warszawska, zwana słusznie cudem nad Wisłą, była także efektem połączenia modlitewnych i materialnych starań, heroicznych wysiłków polskiego społeczeństwa. Stała się realizacją jezuickiej dewizy autorstwa świętego Ignacego Loyoli. Tak, Bogu ufaj, jakby powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła. Apokaliptyczne zwycięstwo niewiasty nad smokiem potwierdziło starożytną antyfonę. Gaude mater virgo, cunctas hereses sola interministi in universo mundo, co się przekłada. Raduj się, Dziewico Maryjo, ty sama jedna zniszczyłaś wszystkie herezje świata. Znaczy to po prostu, że prawdziwy kult maryjny, oparty na Słowie Bożym, zapewnia solidność wiary i zwycięstwo przeciwko wszelkim dewiacjom doktrynalnym, łącznie z aktualnymi postaciami marksizmu. W tym sensie Maryja jest naprawdę groźna jak zbrojne zastępy, ale dla wrogów Kościoła, dla mocy ciemności. Niezłomnie wierząc w to wszystko, co w niej zostało objawione, Kościół ma pewność ostatecznego zwycięstwa nad złem. To przekonanie starożytnego Kościoła zachowuje aktualność do dziś. I buława hetmańska, dzisiaj wręczana Matce Bożej, a wcześniej poświęcona, jest znakiem wdzięczności za to, co już się stało, a zarazem obietnicą przyszłych zwycięstw pod wodzą hetmanki naszego narodu, ale jednocześnie deklaracją naszej wierności. Musi nastąpić współpraca wiernego Słowu Bożemu człowieka i Bożej mocy ducha. Cud nad Wisłą podsumował arcybiskup Teodorowicz w Archikatedrze Warszawskiej. Napisał tak, właściwie powiedział w homilii. Niechaj wodze spierają się i swarzą, niech długo i uczenie rozprawiają, jaki to plan strategiczny do zwycięstwa dopomógł. Będziemy im wierzyli na słowo i słuszność przyznamy. Ale cokolwiek wypowiedzą, nigdy nas o jednym nie przekonają. By plan, choćby najmędrszy, sam przez się dokonał zwycięstwa. Tu pod Warszawą taka była pewność przegranej, że wróg telegramami światu oznajmił na dzień naprzód jej zajęcie. Istotnie, modlitwy pomogły. Nie ujęły zasługi wodzom, ni chwały męstwa żołnierzom. Nie ujęły też wartości ofiarom i wysiłkom całego społeczeństwa, ale modlitwą rozegrały. Modły cud nad Wisłą sprowadziły. Dlatego cokolwiek mówić, czy będą pisać o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją cudem nad Wisłą i jako cud przejdzie do historii. Wskrzeszenie Polski było nowym tworem Bożym.
Bóg łaskę zwycięstwa i cud nad Wisłą dał nam przez ręce tej, która Polski jest królową. I tutaj ksiądz arcybiskup Teodorowicz podaje puentę, co my mamy odpowiedzieć na cud nad Wisłą. Cud pod Częstochową prowadził króla naród do ślubów świętych. Niechże cud pod Warszawą zadziała to samo. Niech zwiąże naród cały w jedno bractwo wdzięcznych czcicieli Maryi i niech bractwo podejmie się dopełnienia zaciągniętych, ale jeszcze niewykonanych ślubów. Niech naród cały, odnowiony sercem, nową, ożywiony wiarą i miłością, woła ku niej, królowo korony polskiej, módl się za nami. Amen. Bardzo dziękuję ojcu Mariuszowi za wygłoszone słowo, a teraz poproszę księdza arcybiskupa, aby udał się za panem ceremoniarzem do stolika, gdzie znajduje się buława, i aby dokonał jej poświęcenia. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Boże, Ty w osobie Najświętszej Marii Panny w niebo wziętej dałeś swojemu Kościołowi pielgrzymującemu zapowiedź przyszłej chwały. Spraw, aby Twoi wierni, którzy przygotowali do poświęcenia tę hetmańską buławę, wyrażającą wdzięczność Matce Bożej Łaskawej za jej wierność ślubom Jana Kazimierza we Lwowie w 1656 roku, czego przejawem jest m.in. zwycięstwo nad bolszewikami w roku 1920 oraz wyrażającą ich gotowość do wierności Królowej i Matce, a razem z nią samemu Bogu. Z ufnością wznosili oczy ku Matce Bożej Łaskawej, patronce Warszawy i strażnicy Polski, jaśniejącej jako wzór świętości dla całej wspólnoty Twoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest sądzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, sądzony i niestworzony, spółistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i ukrzyżowany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak ostatnie pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka, wierzę w jeden święty, wszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Wzywając wstawiennictwa Najświętszej Marii Panny, łaskawej patronki Warszawy, danej Kościołowi, aby wspomagała wiernych w ich potrzebach i doświadczeniach, módlmy się wspólnie. Wejrzyj, Ojcze, na każdą osobę gromadzącą się wokół świętego ołtarza, szczególnie na papieża Franciszka, biskupów, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, kapłanów, ojców jezuitów. Prosimy, aby swoim życiem dawali świadectwo Twojej miłości. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Ojcze, na ludzi rządzących w państwach, miejscach pracy i w rodzinach. W sposób szczególny powierzamy Pana Prezydenta, rząd, a także wszystkich parlamentarzystów. Niech Twój Święty Duch, którego przyzywał święty Jan Paweł II, uczy nas rezygnować z siebie na rzecz dobra wspólnego i niech nas czyni jednością. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Ojcze, na lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy i wszystkich ludzi pracujących z chorymi i cierpiącymi, by ich działania przyczyniały się zawsze do ratowania życia fizycznego, psychicznego i duchowego. Prosimy także, aby Polska stała na straży życia poczętego. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Ojcze, na małżeństwa, narzeczonych, zakochanych, a także na osoby samotne poszukujące wyjątkowego dla nich człowieka, by potrafili żyć dla miłości, miłością się dzielić i w miłości nieustannie wzrastać. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za piękne pragnienie uhonorowania Matki Bożej Łaskawej hetmańską buławą i za możliwość jego realizacji. Spraw, aby ten akt docenienia jej wierności wobec nas zaowocował naszą wiernością wobec niej, wobec Ciebie i wobec naszych sióstr i braci. Ciebie prosimy. Wejrzyj, Ojcze, na naszych bliskich, by modlitwa za nich była tą siłą, która w połączeniu z wiarą wyprosi im potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków Akcji Katolickiej, rycerzy Jana Pawła II, wojowników Maryi, żołnierzy Chrystusa, Bractwa Świętego Józefa, Męskiego Różańca Warszawa, Bractwa Przed Burzą, Plutonów Różańcowych, Mężczyzn Świętego Józefa, Krucjaty Młodych. Prośmy, aby Duch Święty umacniał ich serca i czynił ich prawdziwymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy.
Najlepszy Ojcze, niech Duch Święty, o którego zawsze prosimy w tym sanktuarium razem z Maryją, tłumaczył nam znaczenie Matki Bożej w historii naszego zbawienia i pomoże nam oddawać należną cześć Matce Bożej Łaskawej, patronce Warszawy i strażniczce Polski. Ciebie prosimy. Dzięki Ci składamy, Panie, za Maryję, Matkę Bożą Łaskawą i jej matczynę i królewskie pośrednictwo. Niech wspiera przedstawione Ci prośby i otacza płaszczem opieki wszystkich odkupionych i wezwanych do zbawienia przez jej umiłowanego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki. Niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechu i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna,
ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, obecnym pośród nas biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Pamiętaj o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronkami i patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole w uroczystość wniebowzięcia Bożej Rodzicielki. Błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy, usiądźcie proszę na moment. Na zakończenie tej Eucharystii pragnę wyrazić radość, radość, która będzie miała swoją kontynuację również po Eucharystii w koncercie. Pragnę wyrazić radość, że poprzez tę uroczystość w tym sanktuarium moi współbracia, wierni czciciele Najświętszej Matki Bożej, możemy się włączyć w to wielkie dziękczynienie wobec Maryi w stulecie Bitwy Warszawskiej, w stulecie Cudu nad Wisłą, w stulecie jej zwycięstwa. Zwycięstwa Maryi, które tak pieczołowicie opisał, przedstawił nam w czasie kazania ojciec Mariusz. Cieszę się, że to dziękczynienie możemy wyrazić wręczeniem Maryi tej hetmańskiej buławy. Wiemy, że od wieków Maryja jest nazywana hetmanką, ale nazywać Maryję hetmanką to jedna rzecz, a inna w taki sposób wobec się niej zachowywać, jako wobec hetmanki, czyli wręczyć jej berło, przypisać jej te czyny wojenne, strategie, o których słyszeliśmy. To jest podobnie jak z Bogiem, co inaczej, co innego Boga nazywać Ojcem, a co innego jak wobec Boga zachowywać się jak dziecko. Myślę, że ten fakt, że Maryja jest hetmanką, jeszcze bardziej podkreśla to, że ta buława została wręczona Maryi przez władze duchowe i władze świeckie, przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, jednocześnie też pana generała Andrzeja Rełdowicza, który, tak jak słyszeliśmy, reprezentuje prezydenta Rzeczpospolitej, czyli można by powiedzieć to zbrojne ramię władzy świeckiej, ramię walczące. Księże arcybiskupie, panie generale, bardzo wam dziękuję. Dziękuję za to, że reprezentowaliście nas, byliście na czele tej mobilizacji ludzi wiernych, czcicieli Maryi, którzy poprzez swoje ofiary są fundatorami tej buławy. Bez tej ofiarności nie byłoby tej buławy. Podobnie też jak bez tej ofiarności nie byłoby tego zwycięstwa 100 lat temu, bez tej mobilizacji naszych przodków. Jak możemy zobaczyć na tym obrazie Matki Bożej Łaskawej, do tej pory insygnia maryjne to była korona i połamane strzały. Teraz widzimy, że doszło berło, buława. I o ile te strzały, można powiedzieć, że one wyrażają bardziej walkę, zmaganie ze złem, o tyle buława, można by powiedzieć, że ona jest bardziej pozytywna, bo wyraża zwycięstwo, ale też nadaje kierunek. Ten, kto ma buławę, wskazuje, w którą stronę trzeba pójść, gdzie siły zmobilizować, jakie siły zmobilizować. Czyli tego, czego nam bardzo często w obecnych czasach brakuje, czasach zagubienia, czego bardzo też potrzebujemy. I takie moje życzenie dla nas wszystkich jest, żeby Maryja, Najświętsza Maria Panna Łaskawa, która jest hetmanką, żeby nas prowadziła w tym naszym świecie, w świecie, gdzie potrzebujemy też nowych inspiracji, które
będą nas prowadziły do Chrystusa, który jest drogą, Chrystusa, który jest prawdą i który jest życiem. Amen. Teraz oddam głos człowiekowi, który na pewno nie powie tego, co ja chcę teraz powiedzieć. Cokolwiek by nie powiedział, ten pan z mikrofonem, który będzie dziękował, nie mogę dopuścić, żeby jemu nikt nie podziękował, bo bierzemy udział w czymś pięknym, w uroczystości, która jest w sposób piękna, składa się z wielu pięknych elementów. I ten człowiek właśnie te wszystkie elementy poskładał i uczynił z jego pewną całość. Dlatego też, gdyby nie było możliwości podziękowania panu Jackowi Paziewskiemu, to ja teraz właśnie dziękuję i proszę, panie Jacku, proszę o głos. Ja podziękuję w imieniu zespołu. Najpierw kilku osób, które od półtora roku nosiły w sercu pragnienie, żeby w to święto jak najwspanialej i jak najpiękniej podziękować Matce Bożej. Później przyłączyła się ponad setka osób, które ofiarnie pracowały, nic nie chcąc dla siebie. Nic dla nas, wszystko dla Maryi. Dziękczynienie powinno być krótkie, więc najpierw powiem krótko Bogu dzięki i Tobie, Matko, że pozwoliłaś, by nasze pragnienie się wypełniło. Chcemy Cię dzisiaj szczególnie ucieszyć uwielbieniem Twojego Syna. Kiedy będziemy śpiewać Jego imię, tak jak Ty do Niego mówiłaś, Jeszua, kiedy będziemy oddawać Mu siebie i uwielbiać Go. Ekscelencjo księże arcybiskupie, wielkie podziękowanie za przewodzenie Eucharystii, które jest dla nas znakiem, że to nasze pragnienie, ta nasza intuicja, że to jest coś bardzo ważnego, że to, co się stało 100 lat temu i to, co się dzieje dzisiaj, że ta nasza intuicja była prawdziwa. Dziękujemy szczególnie, że zechciałeś poprowadzić nas w uwielbieniu do aktu oddania Matce Bożej Warszawy. Ojcze Lesławie, 2 miesiące temu jeszcze się nie znaliśmy. Otworzyłeś przed nami dom Matki Bożej. I Twoje zaufanie do tego, co proponowaliśmy, w naszym odczuciu było bezgraniczne. Ono musiało pochodzić od Ducha Świętego. Panie generale, głęboki szacunek i ukłony dla pana prezydenta. I pozwólcie, że jeszcze podziękuję tym paniom, starszym paniom, które spotkałem o 5:30 przed kościołem, które nie mogły tu wejść i już było im ciężko stać, ale przyszły, bo chciały się z nami modlić. Chcę panie pozdrowić i mam nadzieję, że siedzicie teraz wygodnie w katedrze, bo tam zostało dla was przygotowane miejsce. I pozwólcie na koniec, że w imieniu nas wszystkich, którzy przygotowaliśmy, pracowaliśmy, to wypowiem: służyć Twojej sprawie, Maryjo, i Tobie jest dla nas wielką radością i honorem. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.